Musimy porozmawiać. O co ci znowu chodzi? Jeżeli masz jakiś problem, to wal prosto z mostu. Wkurzasz mnie, nie znoszę cię. Nienawidzę. Takie odpowiedzi dziewczyn są typowe. Czasami nie wiem dlaczego daję głowę. Nasłuchałem się ich wiele i wiele jeszcze usłyszę. Bardzo mnie to wkurwia, dlatego te rymy piszę. Przytoczę wam historię, która się wydarzyła i mój stosunek do dziewczyn bardzo odmieniła. Było to w grudniu 2000 roku, kiedy byłem w szoku. Pytali te sprawy, hip-hopem zajarany. Jechałem z dwoma kumplami autobusem 8-2. Jeden z nich byłem z Iszyna, druga połowa D.A. Dla niewtajemniczonych pierwsza połowa to ja. Mina posępna na mej twarzy spoczywała, bo nie zauważyłem, że piękna niewiasta do autobusu wsiadała. Spoglądałem na nią z niedowierzaniem, była bardzo ładna. O adres ją spytałem, zagadałem, umówić się z nią chciałem. Nie przypuszczałem, że tak pustą dziewczynę zarywałem, ale brnąłem w to gówno dalej, sam sobie na szyi. Linę okręcałem, ale wciąż nawijałem, jak pięknie wygląda. Ściemę jej puszczałem. Słowa prawdy, nie dacie rady, o krok za dużo, nie ta linia barykady, D.A. ukazuje wady. A sprowadziłem ją pod bramę, wszystko było wspaniale, zupełnie jakbym oglądał o miłości seriale. Sytuacja się klarowała, byłem w siódmym niebie, gdy nagle jej słowa sprowadziły mnie na ziemię. Nie słyszałem dokładnie, co do mnie mówiła, coś, że jestem miły, o przyjaciołach pierdoliła. Chciała, żebym został jej kolegą, nie wiedzieć dlaczego, śmiała się z tego. Bardzo szybko kosza mi dała, ta Allen Iverson mija Tima Duncana. Pomyślicie, że historii czas już końca, ja też tak myślałem, gdy na koncercie Fisza znowu ją spotkałem. Przechodziła obok mnie parę razy, nawet cześć nie powiedziała. Może nie widziała, a może widzieć mnie nie chciała. Pomyślałem wtedy, jak nie to nie, chuj ci dziwko w dupę. Nie chodzi mi o to, żebym teraz cię jebał i tak jakbym chciał, z błotem bym cię zmieszał. Ale słuchajcie tego, z całej opowieści chyba najlepszego. Kiedy byłem pod sceną i z szyną rozmawiałem z jej ust, pytanie usłyszałem, po którym owal kolacji nie wyżygałem. To pytanie brzmiało, czy jestem na nią zły, co ona takiego zrobiła. W sumie nic, tylko uczucia mnie zraniła. Jak nie wiedziała co powiedzieć, to na chuj coś mówiła. Tym tekstem jeszcze bardziej mnie skurwiła. No cóż, tak się zdarza, na takie sytuacje nie ma kalendarza. Nigdy nie wiesz co się stanie, kiedy dostaniesz tak zwane podziękowanie, a na pewno je otrzymasz. Nie wierzę, że nie, tylko zastanów się, czy jak ci nie dziękuję, w łóżku z innym frajerem w międzyczasie nie ląduję. Za co to wszystko? Za co się pytam? Za to, że się starałeś, nie zapominałeś, kwiaty dla niej miałeś, przychodziła gwiazdka, biżuterię kupowałeś, zapomniałeś tylko, że róża ma też kolce i że w tym wszystkim chodzi o pieniądze. Chodzi o pieniądze? Słuchaj, chciałem... Nie, to ty posłuchaj, nie mogę być sama, bo po prostu nie mogę. Nie mogę. Ożeż kurwa, jak to wkurwia, wtedy to właśnie wychodzę na durnia. Gdy laska takie słowa rzuca mi w twarz, dziewczyno dobrze moje słowa rozważ. Dobrze je przemyśl, to moja myśl, moja taktyka. Powiedz, czemu ja mam robić tobie za niewolnika. Głupia, nienormalna twa logika. Jeśli myślisz, że każdego chłopaka będziesz mieć, trzeba kochać, trzeba chcieć, że każdego będziesz mieć na zawołanie. Jeśli tak myślisz, to zamiast mózgu masz totalnie pustrane. Chcę wiedzieć, bo jaki chuj jest to całe owijanie wokół palca, bo jaki chuj to całe prowokowanie, ta gadka, kochanie, żałosne. Bo jak chuj to całe stranie, ta cała szopka, to całe zamieszanie, to przedstawienie, twe diabelskie wcielenie doprowadza mnie do szału. W rymie mym nie to szukasz i banału, pomału otworzy ci szeroko twoje fałszywe oczy, pokażę ci po jak cienkim lodzie kroczysz. Słowa prawdy, nie dacie rady, o krok za dużo, nie ta linia barykady, D.A. ukazuje wady, wady, wady. Dziewczyny,
samice dziwki. Masz mokro, cieknie ci ścipki. Wzrokiem prowokujesz, kogo oszukujesz, mnie czy siebie? Myślisz, że wymięknę, jak wypierdolisz w koronce w mini w bikini? Myślisz, że mi się ryślini? Może i tak, niech się szlak trafi. Uważaj, bo śmiechem się udławisz. No się bawisz, cieszysz się, gdy członek twardnieje. No i kto teraz się śmieje? Bo reszta zależy ode mnie. Wejdę czy nie wejdę? A może wymięknę? Pewnie, że nie. W takiej sytuacji raczej nie rezygnuję. Teraz ja nad wszystkim panuję. Tobą, właśnie tobą kieruję. Rozumiesz? Hej, ej, tej, kacę, dostałem adres, nie? To dlaczego odmówiłaś? Może się zdziwiłaś, że mnie zobaczyłaś u siebie? Nie chciałaś? Bo innego miałaś? No chuj mi nadzieję dałaś. Po co, kurwa? Pytam po co? Wzrokiem prowokowałaś. Może za moimi plecami się śmiałaś. Od początku olewałaś. Powiem ci jedno, postąpiłaś nie fair. Słyszysz płyty szmer? Słyszysz co mówię? Sam się w twoim zachowaniu gubię. Odpuszczam tobie, jebać ciebie nie mogę. Dlaczego? Bo nie, nie mogę. Wierzę, nie, ja to wiem, że na kuli naszej jest pełno dziewczyn. Normalnych, fajnych, w porządku charakterem. To takie, co na kasy nie lecą, to te, co nie oblecą. Każdego, gdy zielone pokaże banknoty, to te, co za 5-10 złotych nie robią ręczne roboty. Wierzę, że trafi miała mora strzała, miłość doskonała, że będę szalał z miłości, nie zazdrości. Mówiąc prościej, to ta wymarzona, żeby była ze mnie zadowolona. Ja z niej też, wszystkim tak zwanym blacharom mówię precz od Dangera, czyli D.A. Wara, z dala. Słyszycie? To nie wam jest przypisane życie innych. Zabawianie się trucie, suki, same siebie zgubicie. Ja ukazuję wasze wady.